dobry. Ano, siema, siema. Dzisiaj jest drugi dzień stycznia 2024 roku, czyli mamy pierwszy dzień taki roboczy nowego roku. Nie ma już świąt, nie ma Sylwestra, nie ma żadnych przerw, zaczął się taki normalny dzień pracy i jeśli chodzi o takie postanowienia noworoczne, to w moim przypadku jest to, co mi się nigdy nie udało, czyli zwiększenie swojej bytności w sieci. I dlatego od jakiegoś czasu próbuję reanimować ten kanał. Powoli się to zaczyna udawać. Miałem zacząć od dzisiaj, ale kilka odcinków stawiłem wcześniej, między innymi właśnie zlecenie, które dotyczyło właśnie otwarcia nowych linii tramwajowych w Olsztynie, bo wiedziałem, że to jest gorący temat i tytuł, który dałem, czyli Estakada w Olsztynie, jednak sprowokuje tutaj do różnych komentarzy i między innymi dostałem taki jeden dziwny komentarz: za dużo gadania, za mało pokazywania, pokazywania siebie nie liczymy. No i tak, nie wiem właśnie, bo nie miałem pojęcia, że ktoś to będzie liczył w ogóle i ja bardzo przepraszam, jeżeli jest za dużo mnie tutaj u mnie, a za mało pokazywania. Będę się starał więcej pokazywać, obiecuję, ale no ten komentarz mnie rozwalił. Nie miałem pojęcia, że ktoś to będzie zliczał w jakiś sposób, ile jest pokazywania, ile gadania i ile jest pokazywania siebie. Dzisiaj w moim przypadku jest też taki trochę dzień oczyszczenia. Między innymi czyścimy studio z świątecznych gratów. Nie będzie już dekoracji świątecznej i nie będzie można już przyjść na zdjęcia świąteczne. To jest na plus, bo to jest taki symbol nowego roku i symbol takiego wejścia w taki normalny tryb pracy, nie świąteczny. Ale starówka o tej porze dnia wygląda jak jakieś miasto o apokalipsie zombie. No dobra, ja mówiłem, że zaczął się taki normalny, tradycyjny dzień pracy, także idziemy popracować. A ja jestem właśnie w bardzo magicznym i klimatycznym miejscu. Można powiedzieć, że są to podziemia Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Muszę się zachowywać bardzo cicho, bo nade mną jest scena i tam się właśnie odbywa próba do spektaklu. A ja właśnie pracuję przy filmie edukacyjnym dotyczącym wystawy, która się w tym miejscu odbywa. Jest to wystawa pod tytułem Kapsuła Czasu. Wystawione są tutaj eksponaty, które dotyczą bezpośrednio teatru i niektóre mają historię sięgającą lat początku XX wieku. Jest bardzo klimatycznie i naprawdę niektóre te eksponaty są magiczne. Można tu się przejść i spędzić naprawdę kawał czasu z kawałem historii. No niby nic trudnego, ale całe 2 godziny mi zeszło z tymi eksponatami. Film będę robił chyba w następnym tygodniu. Jak już będzie gotowy, to podlinkuję tutaj w opisie. Kto będzie chciał zobaczyć sobie wystawę online, będzie mógł sobie kliknąć i tam wirtualnie zwiedzić. Będzie jeszcze lektor, także on wszystko opowie, o co chodzi. I tak, jako że celem tego mojego kanału jest pokazywanie siebie w kontekście różnych wydarzeń i zleceń, wydarzeń, w których uczestniczę, jestem na takim wydarzeniu na UWM. Jest to gala rozdania nagród Belfra Roku. No, pierwszy raz o tym słyszę, ale to podobno jest taka na bogato na wypasie gala. I na końcu tej gali będzie koncert Alicji Majewskiej. Wydaje mi się, że może być dosyć ciekawie i kolorowo, światełkowo, różnorodnie i sobie narobię jakiegoś materiału z koncertu, jeśli chodzi o zdjęcia, bo nie mam takiego materiału, a chętnie bym mógł i chętnie bym chciał mieć takie coś w portfolio. Także troszkę jestem podekscytowany tym, że będę robił zdjęcia z koncertu.
No i akcja taka, że czekałem na koncert, żeby zrobić finałowe zdjęcia, a tu się okazuje, że jest zakaz fotografowania. Także wszyscy dziennikarze się zmyli, więc ja też jadę. Niby dobrze, bo wcześniej do domu pojadę, ale jakoś się nastawiłem na jakieś takie fajne koncertowe zdjęcia, bo mało mam takich w swoim portfolio. Dobra, tyle. Mam taka składanka mi trochę wyszła. Mam nadzieję, że jakiś porządek zachowam w montażu. Tyle dobrego z mojej strony. Na razie, siema, cześć.